mieszkańcy są żywo zainteresowani losami osadnika. To jest, tak jak mówię, to nie jest pierwsza liga, to nie jest ekstraklasa, ale jest przez mieszkańców, przez niektórych, przez kibiców traktowany bardzo emocjonalnie. Osadnik jest bardzo ważny dla Myśliborza. W związku z tym może kilka słów na temat tego klubu. Można słyszeć takie głosy gdzieś tam w mieście dotyczące osadnika, kłopotów jakich, jakie ma osadnik. W jaki sposób wy funkcjonujecie? Proszę to powiedzieć w taki sposób, aby mogli dotarło to do osób, które nie są jak gdyby bezpośrednio zainteresowane, nie znają się na tej tematyce. Czy głównym źródłem finansowania klubu jest Urząd Miasta i Gminy w Myśliborzu poprzez dotację celową na rzecz stowarzyszeń czy klubów sportowych? Plus to, co uda nam się uzbierać od sponsorów. Niestety na tę chwilę kryzys gospodarczy, jakieś takie zaszłości z lat poprzednich nie sprzyjają temu, ażebyśmy tych sponsorów pozyskiwali jak najwięcej. Na tę chwilę tak, głównymi jakimiś powiedzmy udziałowcami naszego klubu, czy sponsorami, darczyńcami to jest pan Jazłowiecki, Mirosław, Warta. Pan Roskowski z Warty. Pozostali no, drobne sumy, no, kibice, którzy zakupią bilety na mecz, ewentualnie zakupowali karnety. A tak jest bardzo, bardzo, no, bardzo smutno, bo potrzeba pieniędzy na wszystko. Generalnie potrzeba na ten sport młodzieżowy dla dzieci, bo Tak. Cywilizacja poszła do przodu, że teraz jak nie jest kolorowo, nie jest ładnie, nie mają dresów, koszulek, to nikt nie chce przyjść. Sport przegrywa z komputerami, z internetem. Tak, to jest bardzo celna uwaga. To jest temat na w ogóle osobną audycję. No czyli tak jak wszyscy macie problemy finansowe, ten kryzys w końcu nas tutaj wszystkich dogoni. Mówię dogoni, bo przez jakiś czas wydawało się, że Polskę to ominie, ale to cudów nie ma. W ekonomii cudów nie ma i w tej chwili wszyscy to przerabiamy. Proszę powiedzieć, jak w tej chwili lokuje się w tabeli osadnik? Zaczęliśmy, bardzo dobrze zaczęliśmy rozgrywki, była jakaś tam szansa realna na zajęcie czwartego, zajęcie miejsca premiowanego do czwartej ligi. Niestety szczupła kadra zespołu sprawiła, że nie graliśmy w pewnych meczach w optymalnym składzie i teraz nastąpiło pasmo porażek. Coraz niżej w tabeli się lukujemy. Jesteśmy na szóstym miejscu na chwilę obecną. Na szóstym miejscu. Ja czytałem taki tekst Jana Sawickiego w Myśliborskich Wieściach, no i on tam dosyć mocno was skrytykował, znaczy może nie was, piłkarzy, że według tego, co on tam pisał, że Marcin Mączyński, który no, niby zrezygnował, to jednak został poproszony o to, żeby zagrał i po krótkim treningu się prezentował na boisku lepiej niż ci zawodnicy z podstawowego składu. Nie widziałem tego meczu, podkreślam, to tylko jest tekst z gazety. Czy to jest kwestia tego, że może zawodnik wchodzący chce zagrać, chce się pokazać dla kibiców, dla trenera i wyszedł mu ten mecz bardzo dobrze. No, kwestia tego, że zawodnicy niewłaściwie przygotowywali się do rozgrywek, do treningów. Więc bolączką jest właśnie niska frekwencja na zajęciach i stąd się bierze całe pasmo tych nieszczęść, no, kontuzje czy słaba wydolność na meczach. Chłopcy są amatorami, znaczy zawodnicy są amatorami. Między pracą a domem znajdują czas na uczestniczenie w rozgrywkach sportowych. No i też przegrywamy, no bo każdy chce zarobić jakieś tam pieniądze. A tu wszyscy grają za powiedzmy przysłowiową michę, nie dostają żadnych stypendiów. Co ewentualnie uda się uzbierać, to parę złotych dostaną. Jeszcze chwilę zostaniemy przy osadniku, bo potem poruszymy inne wątki, pomówimy o tym stowarzyszeniu. Jest sprawa, o której często się mówi, można to zresztą sprawdzić, kwestia no, bezpieczeństwa i kultury. Tutaj proszę mnie dobrze zrozumieć, to nie jest zarzut do pana, no bo społeczeństwo mamy takie, jakie mamy. Ja dosyć dawno nie byłem na meczu osadnika, ale kiedy wspominam swoje tam wizyty sprzed kilku lat, no to niestety człowiek, który tam przychodził, szczególnie z rodziną, z małym dzieckiem, był narażony na to, na nieprzyjemne widoki, na nieprzyjemne teksty, czasami na agresję i to nie tylko werbalną, ale również fizyczną. Czy to się jakoś zmieniło i czy wy macie jakieś możliwości, żeby tą sytuację uzdrowić, bo to jest taka sytuacja no, właściwie ogólnokrajowa. Kibice piłkarscy, nie czarujmy się, to nie są anioły, czasami zachowują się bardzo paskudnie i wiem, że to jest także bolączka osadnika.
Znaczy kwestia kibiców piłkarskich, to ludzie widzą to, co chcą widzieć, bo i są pozytywnie nastawieni kibice, którzy organizują wiele jakichś pozytywnych akcji, są tak zwani chuligani, którzy nie są zainteresowani tym, żeby coś się dobrego w klubie działo, a prowadzą jakąś konfrontację z zarządem, z zawodnikami, a tutaj myśli Bożu, no są jacy są ludzie, no nie wiem, każdy chce jakiś przykład z góry czerpać i naśladuje to, co jest złe, a nie to, co jest dobre i to jest problem. Generalnie nie można na stadionie spożywać alkoholu, trzeba się słuchać tych służb porządkowych. Wszystko to reguluje ustawa o imprezach masowych. Generalnie za spożywanie alkoholu na stadionie w czasie meczu jest przewidziana w ustawie kara 2000 zł. Klub może nałożyć policja taką karę. A tu wszystko się odbywa na takiej zasadzie, że w Lipianach można, a w Trzcińsku też można. Dlaczego tu wy jakieś problemy nam robicie, że my chcemy przyjść i napić się piwa i mecz oglądać? Generalnie gdzie jest alkohol i bez głowy tam spożywany, to są problemy. Bo i wyzwiska, przychodzą te dzieci, szkoda tych dzieci, bo to słucha, później te nawyki bierze na jakieś tam swoje życie osobiste, jedzie na mecz, to samo chce się... Te brzdące tak samo chcą się zachowywać jak tam dorośli kibice. I... No to niestety to jest bolączka wielu miast, wielu stadionów. I ta sytuacja, od wielu lat się mówi, że trzeba tą sytuację uzdrowić. W Anglii się udało, u nas na razie jeszcze nie, ale to... Kwestia Anglii jest taka, że udało się ograniczyć jakieś burdy stadionowe na tych, w tych klubach na wysokim poziomie. Problem kibiców jest w tych niższych klubach. I ewentualnie jak Anglicy jadą i jest zadyma, no to jest prowokowana przez tych kibiców, z tych regionalnych, powiedzmy, drużyn. To. Chociaż w zeszłym roku był jakiś tragiczny przypadek na meczu West Ham United z Millwall, gdzie wtargnęli na murawę kibice i dajże jeden kibic zginął, to stracił życie w tym meczu. To.